To jest gatunek dosyć powszechny i kosmopolityczny, występuje wszędzie, nawet do Australii. No niemniej popatrzcie, jak cieszy. To oprócz tutaj łysek, które są bardziej widoczne zazwyczaj, ale w tym roku się nie pojawiły ze względu na to późne napuszczenie zbiornika. No to najpolarniejszy jeszcze nasz chruściel. Tutaj mieliśmy jeszcze zielonkę i wodniki. Czy one wrócą? No to wszystko zależy od rozwoju roślinności w stawach kolomotacyjnych. Zobaczymy, jak to będzie. Trzeba będzie po prostu borki w tym roku obserwować i zobaczymy. No a teraz wracamy do zdjęć.